Akademia Kreatywnego Futbolu w akcji, tak można powiedzieć. Bezpośredni kontakt z dzieciakami, czyli was żywią. To często jest tak, że wychodzicie właśnie na zewnątrz, do różnych środowisk, poza Poznań i bezpośrednio jakby wystawiacie się i pokazujecie to, co potraficie. Staramy się wychodzić jak najczęściej, dlatego że bezpośredni kontakt z dziećmi, z młodzieżą ułatwia nam zdecydowanie pokazanie programu Akademii, a jest on dosyć istotny w naszej działalności z tego względu, że szkolimy nie tylko technikę piłkarską, ale wszystko to, co jest kluczowe i najważniejsze dla współczesnego piłkarza. Piłka nożna w tej chwili się tak rozwinęła, że wymaga jeszcze i treningu zmysłów, treningu percepcji, a dodatkowo musimy nauczyć, zanim dziecko pokona pewne progi swojej kariery, musimy nauczyć, jak biegać, jak operować środkiem ciężkości. To wszystko, żeby wydobyć ten pełen potencjał i dać szansę w przyszłości piłkarskiej. Ale w ten sposób też pokazujecie inność Akademii wobec dosyć sporej ilości podobnych, czy, mających taki cel, tak? Instytucji czy organizacji, natomiast wasza różni się właśnie takim innym podejściem do całego treningu. Tak, to prawda. Akademia jest inna. Inna od tego, co jest na rynku, można powiedzieć, w większości. Natomiast my wzorujemy się dosyć mocno na systemach szkolenia, które już na Zachodzie funkcjonują. Przede wszystkim staramy się wykorzystać wiedzę, którą już zdobyliśmy w profesjonalnych szkołach piłkarskich, szkoląc w nich wcześniej zawodników i przekazując pewne zachodnie wzorce na rynek, można powiedzieć, wielkopolski i polski. Dla nas nie jest to aż tak trudne z tego względu, że już od ponad 5 lat działamy na rynku piłkarskim, a dzięki Akademii możemy to wszystko ubrać jeszcze w lepszą jakość. To są dobrzy adresaci, tak bym powiedział, piłkarze już grający, ale tak powiedzmy amatorsko uprawiający, chociaż niektórzy w klubach, ale nadal jakby w wieku kształtowania się dopiero zawodnika. Tak, musimy pamiętać, że ten wiek jest to jeszcze taki okres w życiu piłkarza czy sportowca, gdzie tak naprawdę nie ukierunkowujemy treningu, nie jest to trening specjalny. Staramy się ukształtować zarówno i tą bazę motoryczną, szeroko pojętą, oczywiście metodami stricte piłkarskimi, natomiast musimy dać tą szansę ogólnie dla sportowca, nie tylko dla piłkarza, ale staramy się tak ukształtować młodego człowieka, żeby był przede wszystkim sprawny, zarówno pod kątem piłkarskim, ale też jego ogólny rozwój musi być na tyle rozwinięty, żeby umożliwić mu wykorzystanie jego umiejętności, pokazanie się przede wszystkim na tym rynku. Czyli dacie się zaprosić w różne miejsca, tak? I do szkoły, i na turnieje, żeby pokazać jakby swoje uprawnienia, ale też jakby swój program, swoją ofertę. Jak najbardziej z chęcią przyjeżdżamy do szkół, odwiedzamy turnieje, chętnie przeprowadzamy rozgrzewki, żeby pokazać to, co najważniejsze w tych rozgrzewkach, żeby przekazać wiedzę, ale też żeby pokazać siebie jako akademia.